Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Lance Prysiak, jestem wokalistą oraz trenerem wokalnym i ci, którzy je jeszcze nie znają, a bardzo możliwe, że dzisiaj takie osoby się pojawią, możecie, Wasi znajomi, że tak powiem, mogą kojarzyć mnie właśnie z kanału na YouTube. Niektórzy kojarzą mnie też z występów w kilku programach talent show, które miałem okazję, że tak powiem, obskoczyć. Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Lance Prysiak, jestem wokalistą oraz trenerem wokalnym i mam dla Was dzisiaj pewną rzecz, którą bardzo chciałem Wam przekazać i powiem Wam szczerze, że sam jestem zaskoczony tym, co się wydarzyło w ostatnich kilku dniach z racji pewnych perturbacji w programie. Nastąpi pewna zmiana. Nastąpi pewna zmiana i szczerze Wam powiem, że to, co ja w tej chwili czuję, to jednocześnie bardzo duże szczęście, a z drugiej strony bardzo duży stres, bo nie wiem, jak mnie odbierzecie. Wszystko zaczęło się tak naprawdę rok temu, kiedy tak naprawdę większość z Was poznała mnie. Niektórzy z Was poznali mnie na nowo i byłem z Wami przez ten rok. To, co tworzę i ta społeczność, którą tworzę z Wami tutaj na YouTubie, jest bardzo wspierająca i sprawia, że mam jeszcze większą chęć do tego, aby działać dla Was i się rozwijać, ale to, co się wydarzyło no dosłownie w przeciągu ostatnich 48 godzin pod wpływem pewnej sytuacji, która miała miejsce i niektórym ta sytuacja zamknęła pewne drzwi, a mi ta sytuacja te drzwi otwiera i w związku z tym, co się właśnie teraz wydarzyło, ja z jednej strony, tak jak już wcześniej wspomniałem, czuję bardzo olbrzymie szczęście i czuję się niesamowicie wyróżniony, ale z drugiej strony jestem niesamowicie zestresowany, bo boję się, jak mnie odbierzecie w tej nowej roli. I tak naprawdę teraz przez gardło nie chce mi przejść w ogóle ta informacja, bo ja się po prostu boję Wam tego powiedzieć. I z jednej strony wiem, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby dać radę i aby pokazać się z jak najlepszej strony, ale z drugiej po prostu niesamowicie się boję. A boję się tego, że już nieraz spotkałem się z hejtem ze strony społeczności internetowej i boję się, że po prostu ta sytuacja może mnie przerosnąć. Aczkolwiek słowem zakończenia przede wszystkim chcę podziękować wszystkim ludziom, którzy tutaj ze mną są od roku ponad, a nawet od kilku lat, ci, którzy znają mnie jeszcze za czasów, kiedy tworzyłem i udostępniałem tylko swoją autorską muzykę. Cieszę się, że ze mną przetrwaliście aż do dzisiaj, ponieważ no, dzisiaj można powiedzieć, że w moim życiu wykonał się pewien przełom i chcę też przede wszystkim podziękować telewizji. Nie! No, dobra. W takim razie, moi drodzy, to już by było na tyle. Ja chcę Was zaprosić bardzo serdecznie na dzisiejszego live'a na Instagramie, którego będę prowadził o godzinie 19:00 z uczestnikami programu The Voice Kids. Poopowiadamy sobie trochę o tym programie, a ja będę i o tak naprawdę o kulisach całego przedsięwzięcia, że tak powiem, jakim jest cały program, a ja będę mógł wszystkie szczegóły odnośnie tego, co dzisiaj mogliście usłyszeć, przekazać i oficjalnie Wam potwierdzić informację, którą chcę Wam niesamowicie powiedzieć. To było na tyle. I widzimy się już dzisiaj o godzinie 20:00 na moim Instagramie Alan Cypryśek. Do zobaczenia.